Ręce połomeczowej po meczu Świtu, Nowy Dwór Mazowiecki z Bronią Radą. Przypomnę, Świt wygrał to spotkanie 2-0. Jako pierwszego poruszę ocenę dzisiejszego meczu pana trenera Dariusza Różańskiego. Dobry wieczór, witam wszystkich serdecznie. Piłka nożna jest grą błędów. My dzisiaj popełniliśmy dwa błędy więcej od gospodarzy. Przegraliśmy 0-2. Była walka, było zaangażowanie, była determinacja. Wiedzieliśmy, z jak mocną drużyną się spotykamy. Natomiast zabrakło wykończenia. Pierwsza bramka padła w pierwszej połowie po błędzie w rozegraniu. Przeciwnik przejął podanie od skrzydła. Poszła szybka kontra, czyli taka najważniejsza broń Świtu. Katem naszego zespołu okazał się Maciejewski, który w drugiej połowie zdobył kolejnego gola w 80. bodajże trzeciej minucie. Ja mogę tylko powiedzieć w ten sposób, że dziękuję swoim zawodnikom za zaangażowanie, bo przy 0-2 i krótkim odstępie czasowym do końca meczu próbowali jeszcze zmniejszyć rozmiary porażki. Przynajmniej, no cóż, nie udało się tutaj wywieźć choćby jednego punktu z tego gorącego terenu. Musimy się teraz jak najszybciej zregenerować na środę, na zaległy mecz z Olimpią. Dziękuję bardzo. I trener gospodarzy Marek Brzozowski. Witam Państwa serdecznie. Po trzech porażkach na pewno dzisiaj dla nas najważniejsze było wrócić na właściwe tory, bo zaczęliśmy ten sezon bardzo dobrze. Gdzieś tam, nie wiem czy można to nazwać zadyszką, natomiast gdzieś tam też te szczęście nam nie dopisywało. Problemy z kontuzjami, z kartkami ważnych zawodników. Gdzieś tam słabszy mecz tydzień temu i mocno pracowaliśmy przez cały tydzień, żeby wrócić do naszej gry, żeby wrócić na ścieżkę zwycięstw i żeby pokazać, że jakby zostajemy jeszcze w grze, że gdzieś tam rękawica cały czas jest podniesiona i na pewno tutaj nie będziemy się poddawać. Będziemy budowali cały czas ten zespół, żeby grał coraz lepiej. Natomiast dzisiaj było dla nas najważniejsze zwycięstwo i trzy punkty. Gdzieś tam jakby wrażenia artystyczne poszły na boczny tor i przygotowaliśmy się taktycznie dobrze do przeciwnika. Gdzieś tam mieliśmy świadomość tego, jak grają, gdzie są ich słabości. I przynajmniej się te dwa razy udało się wykorzystać, z czego bardzo się cieszę. I gratuluję zespołowi, bo na pewno wszystkim ciążyły te trzy porażki. Nie byliśmy na to przygotowani chyba mentalnie, ale pokazaliśmy dzisiaj charakter, że potrafimy się podnieść, że dalej będziemy walczyć o jak najwyższe miejsce w górze tabeli. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy są pytania do trenerów? Ja, jeśli można, trenera Brzozowskiego. Witam, trenerze. Nie mieliśmy się okazji dzisiaj przywitać. Dzisiaj wydaje mi się, że tak jak trener powiedział, ten styl jest mało ważny. Najważniejsze są te trzy punkty, ale chciałem się zapytać o to, bo po raz pierwszy w sezonie tak naprawdę zauważyłem się gdzieś tam w pewnych momentach cofnięty na własną połowę, czekający na rywala. Taki był plan na to spotkanie momentami, czy to wyszło gdzieś tam tak przypadkowo? Znaczy, chcieliśmy balansować, bo nie da się całego meczu gdzieś tam grać wysoko. Widać było, że gdzieś tam zawodnicy z przedniej formacji to napracowali się w tym pressingu i trochę więcej rozsądku wprowadziliśmy i pewnymi momentami chcieliśmy zejść niżej po to, żeby spróbować jeszcze raz kontrować, bo dysponujemy szybkimi zawodnikami. Były ku temu okazje, bo jeszcze mieliśmy dwie bardzo dobre, czy to Kamila Tlagi, czy Rafała Maciejewskiego, który mógł hat-tricka strzelić. Natomiast cieszę się bardzo, że strzelił te dwie bramki, bo to jest chłopak, który jak się rozstrzela, to jest ciężkie do zatrzymania i myślę, że gdzieś tam znowu będzie szukał tej serii bramek i gdzieś tam zespół będzie miał z tego bardzo dużo korzyści. Natomiast dzisiaj z całego zespołu jestem zadowolony. Zrobiliśmy trzy zmiany w stosunku do poprzedniego meczu.
Też zmiany w bramce, wrócił do bramki Mateusz, który jest tutaj też ważnym zawodnikiem w naszym zespole i gdzieś tam te rotacje są coraz bardziej widoczne. I cóż, no, cieszymy się, że to są trzy punkty i gdzieś tam już myślimy o tym meczu z Polonią, który zawsze też dla kibiców Świtu jest traktowany bardzo prestiżowo, więc postaramy się do niego przygotować na 120%, tak żebyśmy tylko i wyłącznie myśleli o trzech punktach tam i nas nic innego tam nie interesuje. To jeszcze nawiązując do tego meczu z Polonią, jeśli można. Arek Ciach, z tego co mi się wydaje, będzie pauzował, bo dzisiaj czwarta kartka. Co z Piotrkiem Basiukiem, bo to bardzo ważny zawodnik dla nas. I przyznam się, tutaj trochę też moja ignorancja, nie dopatrzyłem. Hubert Michalik, czy to kontuzja, czy kartki dzisiaj by nie było? Hubert Michalik jest chory, przeziębiony, ma gorączkę, podobnie Paweł Broniszewski. Natomiast Piotrek Basiuk już trenuje indywidualnie dość mocno. Natomiast dzisiaj nie chcieliśmy ryzykować, bo jest nam potrzebny praktycznie do końca sezonu, a nie na jeden mecz. Ale myślę, że na 99,9 na Polonie będzie w 100% gotowy, żeby nam już pomóc. Tak samo Hubert i Paweł Broniszewski też wrócą. Więc tutaj sobie myślę, że poradzimy. Mamy szeroką kadrę ciekawych młodych chłopaków, którzy dzisiaj super się zaprezentowali też. Zbierają doświadczenie i myślę, że z meczu na mecz wszyscy będziemy z tego korzystać. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania? Jeżeli nie, to dziękuję bardzo. I za zmianę umożdżonych. Za kogo? Za Michalika. Bardzo dziękuję.